Witajcie. Przede wszystkim chcę Was zapewnić, że ten mój długi post, czy raczej anons, który zamieściłem na grupie, jest aktualny i jak najbardziej prawdziwy. Wszystkie informacje tam zawarte nie są zmyślone, lecz dotyczą konkretnej osoby, czyli oczywiście mnie. W swoim życiu i w swoim sercu mam miejsce dla tej jedynej, wymarzonej, wyśnionej, do której tak naprawdę już bardzo tęsknię. Równocześnie jednak postanowiłem połączyć poszukiwania z pewnym eksperymentem. Eksperyment miał trzy podstawowe cele. Pierwszy, ustalić, czy tak zwane randkowe grupy facebookowe są miejscami, gdzie rzeczywiście można poznać kogoś wartościowego. Drugi, która z tych grup jest miejscem, gdzie naprawdę coś się dzieje, chodzi o aktywność użytkowników. I wreszcie trzeci cel, najważniejszy. Próba choćby pobieżnego ustalenia, ile ludzie naprawdę wiedzą o relacjach, o ich dynamice, o komunikacji, o narracji wspierającej, o budowaniu poczucia bezpieczeństwa, o potrzebach, o stawianiu granic, etc. Aby zrealizować pierwszy z tych celów, czyli ustalenie, czy tak zwane randkowe grupy facebookowe są miejscami, gdzie rzeczywiście można poznać kogoś wartościowego, zdecydowałem, że muszę dać sobie jak największą szansę. Mieszkam w Anglii, więc siłą rzeczy szukałem przede wszystkim grup zrzeszających ludzi z UK. Ostatecznie zamieściłem swój anons w czterech grupach, roboczo nazwanych Single w UK i w dwóch grupach polskich. Jako że mam 47 lat, były to grupy 30+ i 40+. Mój post wyróżniał się wśród innych. Ludzie zamieszczają zwykle krótkie zdania lub po prostu się witają, dodając fotkę czy coś w tym stylu. Ja zrobiłem inaczej. Przygotowałem długi, wyczerpujący tekst. Powód był zasadniczo jeden. Pozwoliło to na skuteczniejszą selekcję ewentualnych kandydatek i to już tej pierwszej fazie. Zdaję sobie sprawę, że statystyczny Polak czyta 4-5 książek rocznie, a zdecydowana większość niestety, jeżeli w ogóle coś czyta, to instrukcje z IKEA, jak skręcić krzesło czy inny mebel, sorry. Więc w momencie, kiedy niektórzy zobaczyli tekst, na który trzeba by poświęcić 5 minut, wpadli w popłoch. Stąd pewnie kilka głupich komentarzy o popcornie i trudnościach w doczytaniu do końca. Ja rozumiem te problemy i patrzę na nie z pobłażliwością, jednak takie osoby mnie po prostu nie interesowały. Interesowały mnie tylko takie, które czytać lubią, a do tego robią to ze zrozumieniem i mają na dodatek doskonałe kwalifikacje intelektualne, aby rzecz ocenić i być może docenić. I tu pojawia się pierwszy wniosek. Takich osób było naprawdę sporo. Świadczą o tym nie tylko dziesiątki miłych komentarzy, ale również nadsyłana korespondencja na priv. Bardzo cenię i szanuję te panie, które w nadesłanych wiadomościach zawierały kilka miłych zdań pod moim adresem, zaznaczając jednak wyraźnie, że z takich czy innych powodów nie są zainteresowane relacją. Starałem się wszystkim takim osobom odpisać, podziękować za poświęcony mi czas, etc. Stosunkowo niewielki był tym razem wysyp wiadomości typu hej, co tam, popiszemy i tym podobnych bzdurek. Zgaduję, że wynikało to z moich zastrzeżeń i o to chodziło. Marginalną garstkę stanowili ludzie, którzy przysyłali listy obraźliwe. I co ciekawe, były to nie tylko kobiety, ale również mężczyźni, czego, wybaczcie mi, ja kompletnie nie mogę pojąć. Czytając niektóre komentarze, nieźle się bawiłem, sam reagując zaledwie w dwóch przypadkach. Czego tam nie było? Ale najbardziej rozbawiła mnie jedna pani, która stwierdziła, że zakończyła czytanie na drugim akapicie, ponieważ błędnie napisałem słowo futbol. Powinienem ponoć wrócić do podstawówki, ponieważ futbol należy pisać według niej w wersji angielskiej. Komentarz rozbawił mnie przede wszystkim dlatego, że jestem historykiem dyscypliny z pewnym dorobkiem wydawniczym i publicystycznym. Interesuję się piłką od ponad 40 lat i bez fałszywej skromności mogę uważać się za specjalistę w tej dziedzinie. Zatem nie wdając się w dalsze dywagacje, chciałbym tej miłej pani uświadomić, że słówko futbol
Można jak najbardziej pisać w spolszczonej wersji, tak jak pani słyszy. Podobnych komentarzy, które wskazywały tylko na to, że ich autorzy nie mają pojęcia absolutnie o niczym, pojawiło się sporo. Pełno tam było oceniania, na przykład narcyz, i pisane to było z taką bezmyślną pewnością siebie, takim jakimś zacietrzewieniem, że doprawdy nie wiem skąd w niektórych ludziach tyle negatywnych emocji. Poza tym często mylono wymagania, które rzekomo miałem, z asertywnością, którą faktycznie zaprezentowałem. Najważniejszy wniosek jest jednak taki, że owszem, na grupach facebookowych można znaleźć wartościowe jednostki. Inna sprawa, czy akurat będą to osoby pasujące do moich, twoich, waszych wyobrażeń, oczekiwań. O statystycznej części opowiem pod koniec, teraz jednak taka inna, generalna przestroga. Otóż najgroźniejszymi postaciami na facebookowych portalach są osoby, których powierzchowność, sposób bycia i sposób nawiązywania kontaktu z pozoru wydają się bez zarzutu. Wiecie, potrafią na przykład umieszczać przecinki i spacje w odpowiednich miejscach, za co każdy ma u mnie od razu wielki plus. Sprawiają wrażenie ludzi na pewnym poziomie, wzbudzają swoim listem zainteresowanie, gdyż to one najczęściej piszą jako pierwsze. W jednym z komentarzy jakiś kompletny kretyn wyklikał, cytuję z pamięci, tyle się napisałeś, a i tak nie zaruchasz. Kretynowi nawet by nie przeszło przez myśl i nie myśli się to w jego ciasnej mózgownicy, że po świecie chodzą faceci, dla których istnieją znacznie ważniejsze wartości w relacji niż, jak to on określił, ruchanie. Ale wracając do meritum. Wbrew temu, co czasami piszą niektórzy narzekacze, znaleźć na facebookowych portalach osobę godową wskoczyć z tobą do łóżka niemal natychmiast jest bardzo łatwo. Trzeba tylko sobą coś prezentować, wyglądać w miarę przystępnie i nie zachowywać się jak kompletny idiota, na przykład przesyłając kobiecie zdjęcie penisa w drugiej wiadomości. A uwierzcie mi, bo nieraz słyszałem takie historie, że podobne rzeczy to norma. Przerażające ogólnie. Ale znów zabrnąłem w dygresję, więc do rzeczy. W tak zwanych internetach grasują osoby, które uważają grupy randkowe za swoje łowiska. Łowiska. To socjopatki. Czyli zimne, wyrachowane, egoistyczne indywidua skupione na sobie, nie zwracającej uwagi na uczucia innych. Przybierają one maskę normalności, czasami wręcz czaru uroku osobistego, byle tylko osiągnąć zamierzone cele własne. Socjopatka nie wie, co to jest empatia, współczucie, ciepłe relacje. I nie wynika to oczywiście ze złej woli, ale z niezdolności do tworzenia związków opartych na więzi. Nie rozumie, co to znaczy krzywdzić drugiego człowieka. Krzywda dzieje się tylko wtedy, gdy ona ją odczuwa. Egocentryczna postrzega siebie jako osobę bez zarzutu. Ofiarami socjopatek padają ludzie, którzy pragną ciepła, miłości oraz chcą tworzyć bliskie, dobre relacje. Tak się złożyło, że padłem ofiarą takiej osoby. Potrafiła ona na przykład spędzić ze mną, nazwijmy to romantyczny tydzień i stwierdzić na koniec, kochanie, było super. Potem ustalić, że mam wybrać apartament na okres sylwestrowy, a dwa kliknięcia w internecie, czyli oferta bezzwrotna na Booking.com plus bilety na pociąg, kosztowało mnie około 700 funtów. No i na drugi dzień, gdy nie upłynęły nawet 24 godziny, przesłała mi list, że ona nic do mnie nie czuje. Załączam pod postem z tym filmikiem odpowiednie screeny. Oczywiście bez podawania żadnych personaliów, nazwisk i tak dalej. Osoba ta traktowała mnie jak zabawkę z sex shopu, by bez skrupułów wyrzucić na śmietnik. Dlaczego? Tylko dlatego, że ośmieliłem się określać swoje granice, czyli na przykład zaprotestować, gdy cytowała coś, czego nie powiedziałem. Oczywiście wszelkie koszty owej znajomości ponosiłem ja, gdyż jedną z cech socjopatki jest nieodczuwanie potrzeby na jakąkolwiek równowagę w relacji. Więc osoby, które marzą o tworzeniu normalnych związków, powinny szukać partnerów stabilnych emocjonalnie, ceniących sobie równowagę, spokój i balans. Takich, którzy traktują seks nie jak mechanikę,
czyli mówiąc brutalnie, bezuczuciowe pieprzenie, ale jak wisienkę na torcie. Socjopatka takich pojęć nie zna. Patrzy wyłącznie na swój tak zwany dobrostan i określa, ile orgazmów ją danego wieczoru zadowoli. Ma gdzieś uczucia i niefizyczne potrzeby drugiej strony. Uwaga więc na socjopatki. Po cichutku, tak szeptem, mogę wam dać małą wskazówkę. There is no love in Chester. I nie mylić ze wspaniałym miastem Manchester. Pora na podsumowanie i statystyki. Najlepszymi grupami, jeżeli chodzi o aktywność użytkowników, o reakcje, okazały się w moim przypadku Planeta Singli w UK 30+, Spotkajmy się w UK i Single po 40. W mojej skrzynce pojawiło się 88 wiadomości plus 7, których autorki wycofały je po wysłaniu. Szczegółowe statystyki znajdzie się na screenach dołączonych do tego posta, oczywiście bez podawania żadnych danych wrażliwych. Z tych 88 osób, które się ze mną skontaktowały, jedynie 8 uznałem za odpowiadające moim wyobrażeniom. I oczywiście mogłem się pomylić, bo była to moja absolutnie nieobiektywna, subiektywna ocena. Z każdą z tych osób rozmawiałem i ostatecznie zostały 4. Biorąc pod uwagę, że wszystko to wydarzyło się w trakcie niecałych 5 dni, można wyciągnąć pewne ogólne wnioski. Najważniejszy z nich jest taki, że jeżeli ktoś bardzo chce, przyłoży się do tego i potraktuje serio, to bez problemów znajdzie to, czego szuka. Oczywiście inna sprawa, jak się taka znajomość rozwinie, czy przetrwa i tak dalej. To już jednak temat na zupełnie inne opowiadanie.